Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z naszą zastępczą rodziną. Powiem wam, że bardzo dawno nie grałam. Ale zauważyłam, że ostatnio ta seria przypada nam do gustu, więc postanowiłam troszkę wrócić do tego, ją ożywić. Mamy tutaj kolejny dzień. Jak widzicie, nasza Natasza jest w opłakanym stanie. Właśnie wstała do Bereniki, nie zdążyła się wyspać, więc położymy małą spać i Natasza też pójdzie odpocząć, bo zaraz nam umrze z głodu i w ogóle wszystko. Mamy coś w lodówce? Nie mamy. O, szybko sobie zrób tego tosta z serem jeszcze przed pójściem spać. Ona jest naprawdę w opłakanym stanie, ale no widzicie, nie wyrabiamy. Ja tam nawet nie pamiętam, co się działo wcześniej, ale... Ale chyba nie było za łatwo. Nie stać nas na kolejne dziecko póki co, więc to też... Na to też musimy poczekać. Mały Adrian poszedł do szkoły właśnie. Też prawie zaspał. Także tak, musimy pracować jeszcze nad organizacją zdecydowanie. Prawie niech ona to zje i idzie jeszcze spać. Aha. Alabama, widzę, że się dobrze bawisz. Cieszy mnie to niezmiernie, naprawdę. Oj, nie pamiętam już, kiedy mieliśmy dostawać pieniążki na dzieci. Chyba dopiero w niedzielę, tak? Czy w poniedziałek? Przyjmijmy, że jest to niedziela. Bo nie chce mi się tego teraz sprawdzać, szczerze mówiąc. Dobra, ja to przyspieszę, niech ona śpi. O, widzę, że mam tutaj romans z Wolfgangiem. Już się obudziła. Ale posiedzisz chwileczkę, nie? Mamusia tutaj musi się wyspać, żeby miała siłę się tą zająć. Ej, w ogóle zmieniałam tą fryzurę? Nie pamiętam już nawet. Zabawy i masakrycznie brakuje. No, tak, najpierw opróżnij to. O, wrócił mały Adrian. Co ty potrzebujesz, kochany? Zabawy potrzebujesz, toalety i energii. Klatkę dla ptaka chcesz? No dobrze, może jak będzie nas na to stać. Potem się pobawię zabawkami, chyba że mamy telewizor, to może idź oglądaj właśnie. To i dla dzieci. Niech sobie poniesie rozrywkę. No już? Nie drzyj się, tak? No co za dziecko. Daj jej butelkę, w takim razie, kurczę. Kurczę bele! Berenika, współpracuj z nami. Trzeba by cię czegoś nauczyć, nie uważasz? Dobra, póki ona je... Przyłącz się, może programy dziecięce poniosą ci rozrywkę. No, coś się ruszyło. O, mała już się tutaj uczy. Jak tam jej mocz? Średnio. To szybciutko. No. No, przynajmniej teraz będzie chciała. Potem to wyrzuć. Opróżnij. Nie wiem, kto do mnie dzwoni, ale mnie to nie interesuje. Bo ja nie mam czasu na telefony, muszę się tu ogarnąć. Niech ona sobie... Podniesie tę rozrywkę dalej. O, ty już sobie fajnie podniosłeś. Ej, nie do spania, kochanienki, tylko odrób lekcję. Trzeba odrobić lekcję. W ogóle jak ty wyglądasz, Adrianie? Aha. Przydałoby się ciebie ubrać, ale nie mamy pieniędzy. A jeszcze przyszły rachunki z tego, co widziałam. Przyspieszamy akcję. Potem weźmiesz pocztę. Jak tam mała? Zostaw na razie mamusię. Wiem, że chcesz spać, ale pobaw się chwileczkę. Sama. Bo ona musi sobie podnieść rozrywkę. Czemu jej się nie podnosi ta rozrywka? No, no, no. I wypadałoby, żeby skończyła ten obraz, bo potrzebujemy pieniędzy. Bo mały już kończy, to dobrze, bo jest zmęczony, śpiący. Wykąp się. Ty włóż dziecko do końca.
podaj coś do jedzenia. Tosty z serem. Mam nadzieję, że Adrian lubi tosty z serem, bo jego mama uwielbia. Więc będą jedli tosty z serem. Mógłbyś pomóc troszkę? Dziękuję. Dobrze, zaraz zjesz kolację, którą mama zrobi i pójdziesz spać. Obiecuję. Chodź, posprzątaj. Bądź dobrym synkiem. Tego już nie będę kazała sprzątać. Przydałby się nam jakiś stół? No ale to wszystko w swoim czasie, wiadomo. Komu ty to wszystko podajesz? Że nie Berenice, tak? Czemu idziesz jeść na zewnątrz? Nie wnikam. Zjedz sobie, zjedz, potem właśnie weź te rachunki. Ty mi tylko nie zasypaj w tym talerzu. Już cię wysyłam do spania. Biedny, nie ma jeszcze swojego pokoiku. Ale wszystko w swoim czasie, damy radę. Mama zaraz sprzeda ten obraz w ogóle. Oj, tak mało! Tak mało kasy. No nie jest łatwo być samotną matką. Ona tu ma wszystko rozdane. 19 tysięcy to za mało, a musi na ten eliksir potrzebujemy 30 ponad tysięcy. Ale to będzie proste, jak ona ciągle chce tosty. I co, nie dozjadłeś do końca? No, byłeś już chyba zbyt zmęczony. Jak ta maleńka? Całkiem dobrze. Ona ile ma jeszcze? 3 dni. Zapłać wszystkie rachunki. Póki dziecko śpi, żadnego bałwana. Skorzystaj z toalety. O, już się właśnie obudziła. No cóż, no, nie ma przerwy, nie ma. Jak się ma małe dzieci, to po prostu jest praca 24 na dobę. No, no, no. No, przynajmniej teraz chcę tutaj siedzieć na tym lotniczku. No i co, dasz jej znowu butelkę. I weź wyczyść to, posprzątaj trochę. Opróżnij. Zmyj podłogę, wyczyść to. Natasza mnie łaskoczy. Gdzie jesteś, mała? Baw się łaskotki. Chciałaby się nauczyć korzystać z nocznicka, chodzić i mówić. No to uczymy się. Może nawet nam się uda nauczyć małą chodzić. Wow, a to już rano? Okej, okay. Trochę się zagalopowałam. Jak tam, Adrian? Idziesz sobie poćwiczyć, dobra, dla zabawy. Natasza już padła, a jak mała? No nie możesz sobie, Nataszu, tak padać. Ty dziecko, chce siusiu. Najpierw ją nauczysz. Próbujesz spać. Potem ją też wróżę kojca i obiedzie sobie, będziecie spały. Natasza ma bardzo ładną twarz. Poszedł ładnie do szkoły, Adrian. Też nie mamy z nim za bardzo czasu, żeby z nim spędzić, bo ciągle zajmujemy się małą. Nauczyła się? Nie nauczyła się jeszcze. Zaczmy jej to na przykład. Włóż ją do końca właśnie. Opróżnij i też idź spać. Śpimy, gdy dziecko śpi. Tak jest, to jest najlepsza zasada. Wtedy mamy możliwość odpocząć, wyspać się. W ogóle mamy zimę. Zimę i nie było żadnych świąt. Ale za szybko tutaj te pory roku lecą. Będę musiała zrobić tak jak u biedaków, że ustawić normalnie na dłużej. O, mała już wstała. O Jezu, nie przesadzaj, Berenika, bo jesteś w dobrym stanie. Możesz chwileczkę poczekać. Możesz? Chwileczkę. Wiem, że ci się nudzi, ale mama musi się wyspać, żeby mieć siłę się tą zająć.
dobra. No, nawet się dobrze czuję. Chciał się nauczyć mówić, ale najpierw tak. Naucz ją korzystać, potem dasz jej jeść. Nie chcesz? Oj, ty mała, niedobra. Daj jej buteleczkę. A tą bywa, żeby tego nie zjadła. Tą bywa. Zjadłaś? Czemu nie jesz? Wypij mleczko, a... O, Adrian dostaje coraz wyższe oceny. Brawo, Adrian. Świetnie sobie radzisz. Oj, mama, teraz zjadła prysznic. O, przyprowadziłeś kolegę. Fajnie, możecie się razem pobawić. O Jezus, te psy po prostu uwielbiają się tarzać w naszym... przed naszym domem. Uwielbiają po prostu. I gdzie ten twój kolega? O, tutaj jest. Pobawcie się w coś razem. No, pobaw się z kolegą. Troszkę się zaprzy... Nie chcą się bawić razem. To zostaw tego kolegę, idź oglądaj sobie telewizję. Już? To mam okej? Okay? Ona chce siusiu. Spróbuj jeszcze raz ją wykorzystać. Nauczyć korzystać. Co się dzieje? Adrianku. Po sobie jakieś bajki? To będzie ci lepiej? Że moi synowie są tacy nieszczęśliwi. A gdzie jeszcze trzecie dziecko przed nami? Będziesz chciała? No, nie będziesz chciała, bo co, bo towarzystwo, że... Dobra, to cię będziemy uczyć chodzić. Zaraz. Dobra, chwila zabawy. Poniesiemy małe towarzystwo. Macie buziaczka. Baw się w łaskotki. Co? A ty nie jesteś moim dzieckiem, Aloizy. Nie mogę się tam zajmować, mam swoje dzieci, które potrzebują mojej opieki, mojej uwagi. Tak. Super, potem ją wrzucę do końca, bo jest zmęczona i teraz kolej, żebyśmy... co tu się dzieje? O, patrzcie, jak mi się ładnie zabawne. Okej, okay, ja nie wnikam. Ja nie wnikam. Uważaj, Berenika ma swoją rodzinę za 2 dni. Trzeba ją uszczęśliwić. Będziemy nad tym pracować. Mam nadzieję, że się uda, chociaż to jest trudne. Matko, ona nie może mieć takiego niskiego poziomu aspiracji. Jest brudna, trzeba będzie ją wykąpać. Ojejku, jejku, jejku. Maluj. No i nie mamy kiedy spędzić czasu, ale mamy na szczęście z nim bardzo dobre relacje. Chociaż tyle. Chociaż tyle, dobrze. Chciałbym porozmawiać z krewnym, no. Przykro mi, że nie mogę się wszystkimi zająć, ale muszę i zarabiać pieniądze, i zająć się tą małą. Dlatego Adam jest teraz trochę na uboczu, ale postaramy się jeszcze spędzić z nim czas. Może w weekend, jak będzie miał wolny dzień od szkoły. Nie delektuj się takim tostem, tylko... no. Przydałaby nam się sprzątaczka i ogrodnik. Zdecydowanie. No, słyszę, że już mama się obudziła. Co ona by chciała? By chciała się umyć. To wykąpiemy ją. Wykąpiemy. I dokończymy ją uczyć chodzić. Bo się dobrze już czuje, więc akurat wbijemy jeden punkt. Tak, w łazience to ja nic nie widzę. Patrzcie, już bardzo niewiele jej brakuje. No i udało się pięknie. Jest szczęśliwym dzieckiem. Proszę bardzo. Nataszo, opróżnij nosnik. I póki ona jest taka zadowolona z życia, to niech idzie się bawić, a ty idź spać szybko. Muszę jej kupić lepsze łóżko po prostu. Będzie się szybciej wysypiała.
i będzie bardziej produktywne. Tak trzeba będzie zrobić. Oj, chce się siku. Jest troszkę głodna. Zobaczymy, czy będzie chciała skorzystać z toalety teraz. Jest, super. A potem jej daj butelkę, a tą posprzątaj. I zarazem położymy spać. O, nauczyła się siusiać? Nie. Ona się po prostu cieszy za każdym razem, gdy ona zrobi siusiu do nocnika. Nie no, powoli, powoli ogarniamy to wszystko. Jakoś nam tu idzie, nie? Ej, miała się włożyć. Muszę do nocnika. A potem pójdziesz spać. Wiesz, że tutaj jeszcze. No dobra. Za wiele to się tutaj nie dzieje. I co? Skupiamy się wyłącznie na naszej małej. Bo jest ją dużo roboty, żeby się wyrobić ze wszystkim. O proszę, a Adrian już jest wyspany. Niech on sobie zje śniadanko. A potem obejrzy coś. Dla dzieci oczywiście. Ona urodziny za 6 dni. A Natasza zostało 19. I ma tylko 20 tysięcy punktów. To jeszcze za mało. Niestety, kochanieńki, to z serem musisz ciągle jeść. Ale jak namówisz mamę, to może w końcu ugotuję coś nowego. Długo jeszcze będziesz się wysypiać, bo tam... Co ci się spełniło? Nawet nie wiem. Ach, mała już wstała, więc weź szybko prysznic. Skorzystaj. Co ty byś chciała, dziecko, drogie? Możemy cię pouczyć skorzystania. Nauczysz się? Będziesz najzdolniejszym dzieckiem na świecie? Dlaczego ten pies łazi mi po mieszkaniu? Spoko. Nie żebym miała tutaj małe dziecko, a tutaj jakiś wilkołak mi łazi. Jeszcze się nie nauczyłaś. Dobra, nie jesteś zbyt bystrym dzieckiem jednak. Weź to opróżnij. To połaskocz ją. Tylko podrzucaj. I znowu połaskocz. Bo i też to troszkę podniesie zabawę. O, Adrian jest pilnym uczniem, nie trzeba go pilnować. Świetnie sobie radzi. O, jak będzie nastolatkiem, to przynajmniej nam troszeczkę będzie mógł pomóc. Z mniejszymi dziećmi. Co ty byś jeszcze chciała, maleńka? Nauczyć się wyliczanki, nauczyć się mówić. No to nauczymy cię teraz mówić. No gdzie poszłaś na telewizor? Natasza, wracaj tu. Chciałabym, żeby w tym odcinku mała już się wszystkiego nauczyła. Żebyśmy mieli czas na zarobienie pieniędzy na kolejne dziecko. Troszkę jest głodna już. No, akurat powiedziała butelka. Dobra, zostało jej trochę dużo tego, więc nie będziemy jej męczyć, niech zje. Weź wyłącz ten telewizor, proszę cię. Mam nadzieję, że będzie chciała zrobić siusiu. Ale rzuciła. Jest, nauczy się w końcu. Super. Potem ją włóż tutaj, bo jest zmęczona. I wyrzuci, super, nauczyła się. Jej! No to zdążymy ze wszystkim. Jeszcze masz 2 dni, to spokojnie nauczy się jeszcze mówić. Będzie super szczęśliwym, mądrym dzieckiem. Przestań się tutaj cieszyć, weź ją do końca.
mamy czas, żeby pomalować ten raz do końca. Super, Adrian, doskonale sobie radzi. O, chciałbym mieć szczeniaczka. Myślę, że mu kupimy. Zasługuje na coś od życia. Weź sobie te tosty jeszcze zjedz. Super, Adrianku, wszyscy się cieszymy z twoich szóstek, tak? Pewnie szóstka plus. Mój geniusz mały. Mama niestety musi pracować na twój pokoik. Potem to schowaj i jak zwykle idź oglądaj bajki. Patrz, mama jest tak zajęta, że możesz oglądać prawie cały czas telewizor. Pochwalisz go, jak skończysz malować. Już czuję, że Berenika się obudziła. Co tam, Berenika? Nic ci nie jest. To jesteś szczęśliwa, więc szybko nauczymy cię mówić jeszcze. Nie, nie nauczymy cię mówić, bo twoja mama ma jakiś problem ze sobą. Już jutro o godzinie 18. Czemu nie chcesz? Ale o co ci chodzi? Czuję, że jesteś szczęśliwa. No. Dasz radę. Już tak niewiele. Tak jest. Mądre dziecko. Takie mądre dziecko. Brawo. Dobra, niech ona sobie użyje nocniczka, bo już kupię sama. A ty w tym czasie też się ogarniesz. Skorzystaj, weź prysznic. I weź resztki, szybko coś zjedz. Wie się tylko ze siusiu, więc niech sobie zrobi siusiu i potem może się bawić. No dobra, więc nauczyliśmy dzisiaj Bereniczkę wszystkiego. Niestety nie udało nam się zająć Adrianem, ale może jutro to nadrobimy. Chciałabym mu kupić tego pieska, chciałabym mu zrobić pokój, bo widzicie jak to wygląda tutaj. Ten korytarz nawet nie ma żadnego dachu ani ścian, bo po prostu nie stać mi na to. Postaram się, żeby Natasza trochę zarobiła pieniędzy na malowaniu obrazów, no i w niedzielę dostaniemy 2000 simoleonów za Adrianka i Berenikę. Więc mam nadzieję, że to nam jakoś pomoże finansowo. A na dzisiaj to już będziemy kończyć, bo już chyba przegrałam z nimi 2 dni, czy tam 3. No za wiele niestety się nie dzieje jeszcze. Niestety dziecko naprawdę zajmuje mnóstwo czasu, żeby się nim zająć i jeszcze go wszystkiego nauczyć w te 3 dni. To naprawdę jest hardcore. Co się dzieje, mała? O, ale się denerwuje dziecko. I zrób siusiu najpierw, potem się może bawić dalej. Logika tutaj rośnie. No to co, jutro mamy urodzinki. Urodzinki Bereniczki. No i zrobimy już w kolejnym odcinku, żeby już nie przedłużać, nie zanudzać. Także do usłyszenia i pa, pa!